kiedy warto używać tej struktury, w jaki sposób. Zacząłem odpowiadać na to pytanie. Chciałbym to dodefiniować przez pewne symptomy. Bo jako coachowie musimy tylko mieć jakieś ogólne zasady, ale dosyć precyzyjnie reagować, czy odnosić się do pewnych kryteriów, które są mierzane, czy sprawdzane, obserwowane. Tak? A więc może wyświetlę tutaj całą listę. To są tylko przykładowe zachowania, które, czy efekty, które nazwałem generalnie niespójnością. Więc jeżeli jest jakieś powracające w danej sprawie wahanie, z jednej strony to ja chcę to zrobić, ale z drugiej strony to nie bardzo. Jeżeli mamy wyraźną niespójność komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, jakby inny przekaz jest werbalnie, a ciało, czy rodzaj głosu, jaki jest używany, mówi co innego. Ten przykład, który, jeżeli Państwo byli na pierwszej prezentacji Roberta i Stevena, to osoba, która się zgłosiła do prezentacji, prawda, to był? Aha, nie. A nie, dobra, przynajmniej część osób. To jest właśnie ten przypadek, tak? Autosabotaż w realizacji celów. On powiedział, że pisze, nie wiem, pisze artykuł czy książkę i kiedy ma już go zaprezentować, to wydaje mu się, coś mu mówi, że on nie jest dostatecznie dobry, drze go i wyrzuca. Tak? I tak jest, jakby jest to pewien wzorzec, który się przejawia w różnych dziedzinach życia. Klasyka, konflikt wewnętrzny. Mamy pewną polaryzację wewnętrzną. Taki rodzaj konfliktu, w którym obie, double bind, w którym obie możliwości są nie do przyjęcia, albo obie są trudne. I tak źle, i tak niedobrze. Takie zachowania troszeczkę kompulsywne. Pracowałem na przykład z szefem dużej jednostki finansowej, tak powiedzmy nazwijmy, który pracował ze swoją grupą dyrektorów. I przyszedłem, kiedy ten coaching się zaczął, to on działał w ten sposób, że codziennie organizował spotkania. Codziennie ta grupa dyrektorów siedziała i razem te sprawy opanowywała. Ja na początku to kupiłem, że na pierwszym spotkaniu, bo się sobie, jasne, są pod dużą presją, jednostka się reorganizuje, to takie trochę warunki bojowe, ale to było tylko na pierwszym spotkaniu, bo jak zacząłem z tym pracować, to się okazało, że kiedy pytałem o to, w jaki sposób, jak to się dzieje, prawda, w jaki sposób do tego dochodzi z jej punktu widzenia, przepytałem pewną strategię działania, które doprowadzą do tego efektu. Pytałem, dlaczego tak jest, tak? Pytałem na temat stanu pożądanego, jak jest na nim powinno być i tak dalej, to wiecie, płynęła strumieniami wiedza menadżerska na temat, jakie są okoliczności, na czym polega zarządzanie sytuacyjne, w jakich sytuacjach to taki sposób, w jaki sposób tak należy zarządzać, w jakich sytuacjach to jest uzasadnione, w jakich nie. I zgodziła się ze mną, to była kobieta, że rzeczywiście to trzeba było trochę ograniczyć, że ona rzeczywiście trochę przesadza, że jest pewne ale i on tam nie pozwala całkiem z tego zrezygnować, czy radykalnie to później, ale że pewną zmianę można by tu zrobić. Tylko że nie była w stanie tego zrobić. To znaczy, kiedy już zacząłem dociskać, tak, i umówiliśmy się, że takie jest zadanie i następnego dnia ma odwołać to spotkanie. No to następnego dnia nie odwołała tego spotkania, ponieważ był ważny powód. Ważny powód zawsze się znajdzie, no ale cóż, jako coach nie będę tutaj kwestionował, nie mam pewnej wiedzy o organizacji. Tak? Ale docisku nie zrezygnowałem z tego zadania. Zadanie było przełożone na następny dzień. Następnego dnia okazało się, że wzięła sobie 2 dni wolnego. No, tak po prostu. No oczywiście, jak wróciła z tych 2 dni wolnego,
To czy odwołała spotkanie? Nie. Dlaczego? Dlatego, że mnie błędnie nie było, tak? Bo to musiała tym bardziej i tak dalej. Więc coś się dzieje, jest jakaś bardzo duża presja. Oczywiście można szukać przekonania, które za tym stoi, ale kiedy doświadczam takiej niespójności, takiej pewnej niezgodności zachowań, to zastanawiam się odciągnięciem po ten motyw. Długi proces decyzyjny, wycofywanie się z decyzji, nieadekwatne reakcje emocjonalne. Czasami mamy wrażenie, że ktoś reaguje, jakby to nie pasuje do tej sytuacji, jakby odpowiadał na sytuację z innego czasu i miejsca, albo jakby zupełnie coś ustalasz z kimś. Wydaje się, że jest w porządku, ale za chwilę jakbyś rozmawiał z kimś innym, tak? Jakby jest pewna zmiana, a następnego dnia to się dzieje i tak dalej. Czasami można tutaj sięgać po feedback z otoczenia. Zastanówcie się Państwo i powiedzcie, kto z Was, można tą listę oczywiście rozszerzać, kto z Was nigdy nie ma takich doświadczeń?